Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Łukasz Stępniak. Jestem redaktorem naczelnym portalu Wiadomości Handlowe i dyrektorem do spraw mediów elektronicznych w wydawnictwie gospodarczym i poprowadzę dzisiejszy webinar Konsument 3.0, Sklep 3.0, Pracownik 3.0. Nowa rzeczywistość w handlu. Mamy dzisiaj mnóstwo bardzo interesujących gości, ale zanim zacznę ich przedstawiać, chciałbym przejść przez taką zwyczajową formułkę, czyli opowiedzieć o tym, co dzisiaj wydarzy się podczas naszego webinarium. Wydarzenie organizowane jest przez wydawnictwo gospodarcze, wydawcę portali biznesowych i gospodarczych we współpracy z firmą technologiczną Scandit, która jest dzisiaj partnerem naszego wydarzenia. Głównym tematem spotkania będzie intensywna transformacja handlu. To nie jest tylko wydarzenie z ostatnich 12 miesięcy. Te procesy się dzieją już od wielu, wielu lat, ale nabierają przyspieszenia. A pandemia i to, co się wydarzyło między innymi w obszarze konsumenckim, jeszcze przyspieszyło te zmiany, więc chciałbym zapytać moich gości i dowiedzieć się od nich, w jakim kierunku będą ewoluowały sklepy fizyczne? Co się zmieniło w ciągu 12 miesięcy? Co może się zmienić jeszcze w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy, czy kilku nawet lat, ponieważ firmy realizują inwestycje z bardzo, bardzo dużym, wyprzedzeniem i spojrzeniem w przyszłość? Kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, chciałbym zachęcić do śledzenia, znaczy osoby śledzące nasz webinar do korzystania z czatu. Proszę zadawać pytania tak w trakcie prezentacji moich gości, jak i później dyskusji. Ja postaram się część z tych pytań włączyć w naszą dyskusję, na ile to będzie możliwe. Jeżeli będą pytania, które będą adresowane do konkretnych osób, my postaramy się tak samo przesłać te pytania do nich. Jeżeli uznają, że tak powiem, nasi goście uznają, że będą chcieli odpowiedzieć, to ja ich tylko mogę do tego zachęcać. W opcji mamy tak samo tłumaczenia, więc jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tej funkcji, to zapraszamy. Jeśli chodzi o moich gości i tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o debatę, to ja tylko uprzedzam, proszę dyskutować ze sobą i wchodzić sobie w słowo. Bo to ma być nie tylko debata merytoryczna, ale tak samo mamy dodać trochę emocji naszym uczestnikom, więc będę bardzo wdzięczny za to, że panowie będą się kłócić ze sobą, tak powiem, więc dla mnie im goręcej, tym lepiej, chociaż temat nie jest, że tak powiem, wybitnie gorący. Tak, na początek będziemy mieli dwie krótkie prezentacje, około 10-minutowe przedstawicieli firmy Scandit, którzy opowiedzą o tym, jak technologie mobilne kształtują i wpływają na to, co się dzieje w handlu. I o tym między innymi też będziemy zresztą rozmawiać później, będę pytał w czasie dyskusji, ale opowiedzą o tym z jednej strony od strony konsumenckiej, z drugiej strony od strony pracownika sklepu. Ostatnim punktem będzie debata z przedstawicielami czterech sieci handlowych i dystrybucyjnych: Eurocashu, Stokrotki, Biedronki i Carrefour Polska. Ja zachęcam do słuchania tej debaty. Odbędzie się za 20 minut, a w tej chwili zaczynamy kwestie związane z prezentacją. Jako pierwszy wystąpi pan Kornel Krishan, ekspert firmy Concerto Partners, wcześniej odpowiedzialny za program transformacji pracowników i mobilności w grupie Auchan we Francji. Wygłosi prezentację Engaged Employees and Happy Customers, w której opowie nam trochę o tym, jak wykorzystać narzędzia mobilne w budowie zaangażowania pracowników, które przekłada się później na pozytywne doświadczenia zakupowe. Jeżeli będą do niego pytania, proszę je zadawać, ja postaram je śledzić, a później przekazać panu Kornelowi. Panie Kornelu, proszę, floor is yours. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm extremely happy to be with you today, and thank you for invitation. Thank you for attending. Thank you for organization, and thank you, Scandit, for inviting me. It's a pleasure, and more than this, it's a conviction that we could change the way we work.
So the story that I will tell you this morning, it's based on experience and in retail. Retail that I worked for more than 20 years. I had the chance and the pleasure to work for one of the top 10 retailers in the world. It's present also in Poland. And during all these years, I had the challenge to open new countries, new stores, new experience, but always being very close to our front workers. And at that time, and during 3 years, I had the pleasure to manage the what we call the digital workplace for 17 countries and for more than 300,000 employees. This was a big challenge and a pleasure. And during this period, we have some convictions that we have to share with you because it's something based on a success story. So let me share my screen. And I have the... So it always starts with a why. Why we do this? And the idea of this program came from working differently. Imagine new ways of work to reduce the effort for our teams in front work. So it's not a topic about changing the hardware or working with a different technology, but it's about reduce effort, care about our teams, and being more closer to our customers. So this story, we have it for 3 years now. It's a success story and was led by human resources because we want to reduce the effort for our teams. Do you know how many steps a day our employees in retail do? I think depending on the size of the store, depending on the mission of the people in store, our people in retail work each day between 16 to 20,000 steps a day. It's huge. It's huge. Most of the time it's with safety shoes. And this is a first effort that our teams do each day. Why they do these efforts? Because a lot of time a day, they are searching for the information, they are moving items, and they are trying to be always in the front line next to our customers. So this story was about them to reduce their effort. When I start working on this, I remember that at the beginning of my career, one of the first scare that I have is when customers ask me about something and I don't have the answers and I have to borrow a shared device from one of my colleagues. So this revenge project, this revenge program was about to allow them to be more closer to the customer and work less and provide immediate answer to their customers. So when we start working on this project, we had three main pillars in our mind. It's a human project. It's about effort. It's about reduce the effort and increase the efficiency of our teams. As I said, it's not about changing a device or a technology. We want to create a modern company and create a new way of innovate and attract talent on our company. So this is something that we invest a lot in this communication program. And we knew during this experience by engaging our employees, by making them more comfortable during each day, we will increase the customer satisfaction and the proximity, which is proof during our 3 years of experiencing. So how this is possible? This is possible because today the technology and the devices that we have all at home are all in our pockets, and we want to transform these devices in professional tools. So you have to know that these professional devices, we try to create this experience, because remember that each one of us has at least one device at home. But when you come to work, you have to adapt sometimes to older technology, composed with different technology, different devices. And the transition from the what you do at home and what you do at work, it's not always so easy to combine. So why would you downgrade the experience at work? Why would you accept this? We cannot afford anymore to have in our professional environments devices and technologies that are obsolete. We have to be connected to what we have at home, to have a seamless transition between what we do at home with what we do
in our work days. So these devices can become powerful tools, but you'll discover later that we have to do some workarounds. So when we start to think about deploying these devices, a lot of questions around this. Does these devices are adapted to professional field? Does this device will help us to perform scanning? And one of the challenges of this is that you have to know that depending of the number of SKUs in stores, an employee could scan more than 100,000 a day until 200 times a day barcodes. So this was also a challenge for us during the scanning and deployment of the program in our stores. So as I mentioned, during this experiencing program, we work on different ideas, how this will complete our employees' daily activities. And we have discovered that there are five big necessities that we call them pillars in order to make this a complete experience for our teams and make them to be closer to our customers. First of all, it's the need of communication. Being able to access the information in real time, communicate with mates, with the customers, with our partners, with the suppliers, became a prioritary need for them to be able to immediately react and connect them and discuss with them and challenge them, answer to the questions. So the communication pillars was the first one. Secondly, people need to be trained, need to access the information rapidly, need to be able to adapt the product to the marketing requirements, to the communication. And this video mobile learning was a big request. Instead of having PowerPoints and meetings and so on, we discovered a way of having, you know, small video that allows us to train rapidly our teams. We need to propose them KPIs in order to challenge their daily work and provide useful information on the field to take decisions. So the KPIs was one of the part of the answers that we put on these mobiles. We need to be closer to our customers to be able to react to their requirements, to react to their questions. And we add some customary solution for the CRM relations. And last but not least is the productivity on our stores. So here we deployed a lot between 10 and 12 daily processes that start from product information, stocks information, being able to inform customers about after sales products and other planogram information. So this was built in specifics for our retail operations. So these five pillars allows us to deploy rapidly the solutions in store and to make happy our employees and to reduce their number of steps a day and the time that they allow to do the steps. So increase their performance. Increasing their performance is financing rapidly the return on investment on this kind of programs. So these five pillars bring us to this, what I saw, the core store operations. So here you can find that we build different processes, different apps that today are ready to use. When we start this, we didn't have anything. So this was a major challenge for us because we didn't knew where to start. And the ERPs are not easy always to connect to this. But discussing with the employees and managed to let them express their needs, we developed in a few months, one by one, these processes to allow to have a complete experience during the day. Inventories, customer care, stock management, planograms, after sales, all of this were built one after another in top of the ERP and allow us to be more present on the field and to answer to the customers rapidly. So what I want to say here is that just in a few months with these five pillars and these mobile use cases that were delivered by our employees, there were their requests, we create a complete ecosystem, mobile one, based on consumer devices that
allowed us to create a more closer relation with our customers and our mates. Was this experience a success story in several countries? Yes, for sure, because we reduced this kind of loneliness that the employees has on the field to always search for the information, to share a device, and we switch from this model to a model where the device is in the pocket, always ready to use, and we create this environment secured with a work profile for the company and a personal use for the employee that allow the employee to use the device for the personal purposes. Devices resist very well in this environment because they are protected, and at the end of the amortization period, the employee could benefit of this device if it's still in use. So this is a success story, and based on the support of Scandit, we managed to increase the capacity of scanning on these devices. And we rapidly integrate in our apps that you see here on the screen, the capacity of scanning rapidly and maintaining the battery capacities at the daily usage. So what I want to say, there is a lot of discussion around these programs, if these devices are adapted to professional use. The answer is yes. And the business case that we develop around this, and we can talk more, it's proving that the model is reliable. You have to know that 10 minutes of our employees' productivity a day pays the cost of the device. It means that the reducing the effort and reducing the time that persons are today investing in stores by 10 minutes, and there are a lot of use cases that we can show that the task could be reduced to this timing, allows us to finance the deployment and this kind of programs in retail stores. So the retail operations today are more efficient, and the people are happier and closer to our customers. Thanks a lot for listening. I'm taking your questions. I'm very happy to share this success story with you. Thank you, Cornel. Następnym prelegentem, ponieważ pytań nie widzę w tej chwili, więc jeżeli się pojawią, to skierujemy je do pana Cornela. Następnym prelegentem będzie pan Sylwian Farwek, menadżer do spraw sprzedaży na rynki Europy Centralnej i Wschodniej oraz Francji w firmie Scandit. Ja już wspominałem, że pan Sylwian opowie trochę o trendzie 3.0 i o tym, jak konsument może sobie, jak można pomóc konsumentowi poradzić sobie z tym, żeby sam potrafił poradzić sobie z zakupami bez angażowania pracowników. Będzie mowa między innymi o technologiach Scan and Go, które w Polsce są coraz bardziej popularne. Wdrożyło je kilka sieci. Zobaczymy, jak ta technologia będzie się rozwijała. Jeśli chodzi, jeszcze tylko wspomnę, jeśli chodzi o prezentację pana Cornela, to temat samotności pracownika z mojego punktu widzenia jest niezwykle ciekawy i ja sygnalizuję, że my prawdopodobnie na portalu zajmiemy się taką kwestią, czyli tego, że pracownik zostaje sam na przykład na sali sprzedaży i często zapominamy o tym, że jest zwykłym człowiekiem i boi się pewne rzeczy realizować. Znaczy ma pewne zadania narzucone, a jednocześnie pozostają te elementy, z którymi musi się zmagać, czyli przełamywać własne słabości. To jest niezwykle ciekawe i tym zapewne jako redakcja się zajmiemy. Dobrze, panie Sylwianie, proszę teraz pańskie 10 minut. Proszę bardzo. Dziękuję panie Łukaszu, witam państwa serdecznie. Zaraz powiększę ekran. Jak pan Łukasz mówił, ja dzisiaj będę mówił o konsumencie 3.0 w nowej rzeczywistości. Zajmuję się właśnie retailem w Scandicie w tej części Europy. Na początku krótko o Scandicie, kim jesteśmy. Jesteśmy międzynarodową firmą, między innymi mamy też biuro w Warszawie tutaj i działamy i po prostu często tłumaczę Scandit jako oczy różnych aplikacji, czyli pomagamy aplikacjom
na smartfonach, na dronach, na robotach, żeby odczytali na przykład kody kreskowe albo tekst, albo w niedalekiej przyszłości też bezpośrednio towary. Dokładamy też do tego rozszerzoną rzeczywistością, żeby pracownik był bardziej skuteczny albo klient miał lepsze doświadczenie zakupowe i działamy w aplikacjach natywnych albo webowych. Także dzisiaj będę mówił o self-scanningu, ponieważ na początku i pandemii przez te pierwsze miesiące, właściwie dokładnie rok temu, dostaliśmy mocne sygnały od naszych klientów, też od rynku, że taka technologia jest bardzo ciekawa i jest też bardzo pomocna w różnych sprawach związanych z pandemią, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry materiał do głębszego raportu, który przygotowaliśmy i zapytaliśmy ponad 100 retailerów z całej Europy, którzy jak widać tutaj są generalnie duzi, ponieważ mają blisko 9 miliardów euro rocznych obrotów i powyżej 27 tysięcy pracowników. I badaliśmy właśnie, na jakim etapie jest ta technologia, bo ta technologia już istnieje od 20 lat. Zaczęło się chyba w Holandii, w Albert Heijn, na dedykowanych skanerach, a coraz częściej widzimy to, że to się przenosi na smartfony, w ramach aplikacji, która musi zostać pobrana na smartfonie. I na dzisiaj pierwszą rzecz, o której będę wspomniał, to jest taka ciekawostka, że nawet jak właśnie zaczęliśmy badać temat, trafiliśmy na takie badanie sprzed pandemią. Jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, co to jest ten COVID, to no, pewnie czy to będzie tylko w Chinach. To było na początku lutego właśnie, jak ogłosił to badanie, że już było mocno zainteresowani od strony klientów, żeby mieć taką możliwość, ponieważ ponad 70% zapytanych odpowiedziało, że tak, jestem zainteresowany właśnie taką technologią, żeby zrobić zakupy. A wiadomo, później przyszła pandemia i to tylko pomogła w rozwoju tej technologii i też użytkowania tej technologii, ponieważ klienci coraz częściej szukali sposób na contactless shopping, tak po angielsku, czyli bezdotykowe zakupy, żeby znieść kontakty z pracownikami sklepu do minimum po prostu i też pomogło sklepom, jak i dalej są obostrzenia w liczbie klientów, żeby obsługiwać więcej klientów, ponieważ klient self-scanningowy szybciej przechodzi przez kasę i jest generalnie szybszy, żeby zrobić zakupy, więc to też pomogło sieciom. Pierwszy wniosek naszego badania i pierwsze pytanie, tak na dobrą sprawę, czy właśnie wy jako retailer już macie taką opcję i zauważyliśmy, że generalnie no, ponad 1/3 tych retailerów już mają taką opcję, ale to coś ciekawe, że jak zbadaliśmy pod koniec ostatniego roku właśnie temat, to już też dużo retailerów już było w trakcie właśnie wdrożenia albo przygotowania do wdrożenia takiej aplikacji. A to co ciekawe, jak pan Łukasz powiedział na początku, że coraz więcej się to wprowadza. I przez wiele, wiele lat taka technologia to było głównie spożywcze. Czyli to się kojarzyło, ja działam w tym branży właśnie od 10 lat i zawsze spożywka był jedynym po prostu targetem, kiedy chodzi o takie technologie, ale sami widzieliśmy w Polsce, jak na przykład Empik albo Rossmann wprowadziły taką opcję pod koniec roku. W przypadku Rossmana do wszystkich sklepów, w przypadku co do Empiku to już 50 placówek, z tego co kojarzę, więc i na całym świecie też widzimy taki ruch, że to nie tylko spożywka, ale cały retail po prostu wchodzi w taką technologię, żeby umożliwić klientom robienie zakupów za pomocą self-scanningu. Poza tym retailerzy uważają, że taka technologia
będzie im pomogła przekonać klientów do powrotu do fizycznych sklepów po obostrzeniach, bo wiadomo, no, coraz więcej osób jest zaszczepione, idziemy do przodu, pewnie te restrykcje już niedługo znikną, ale z tyłu głowy klienci no, będą mieli tą obawę, że jednak no, jest ryzyko zakażenia, więc to się nie zmienia z dnia na dzień i trzeba będzie przekonywać tych klientów do powrotów do sklepu jakoś. I taka technologia właśnie jest uważana przez ponad 2/3 retailerów za pomocna w osiągnięciu takiego rezultatu. A dodatkowo, też to było bardzo ciekawe odkrycie, że u niektórych retailerów, którzy już wdrożyli wcześniej taką technologię, zauważono wzrost średniego koszyka. No jak widać po prawej, ten wzrost czasami był minimalny, ale też były takie miłe niespodzianki, bo czasami był naprawdę znaczący. I to tylko też pokazuje, że klienci są bardzo chętni i ci klienci, którzy używają self-scanningu generalnie są też lojalni do danego sklepu, ponieważ jeżeli klient ma zrobić duże zakupy, a będzie wybrał zazwyczaj sklep, gdzie jest taka opcja, bo taka opcja mu pomaga w robieniu zakupów szybciej i wygodniej. Także tak, zachęcam serdecznie do pobrania całego raportu, bo tutaj nie miałem czasu niestety, żeby przez wszystkie punkty przechodzić, więc tutaj Państwo znajdą dużo więcej informacji co do tego raportu, jakie wnioski, jakie ciekawostki się dowiedzieliśmy. I na koniec taka krótka autoreklama, co możemy dodać do self-scanningu. To po pierwsze skanowanie bezbłędne i szybkie na poziomie właśnie dedykowanego skanera. Już współpracujemy z wiodącymi markami z tej części Europy, na przykład X5 w Rosji, Maxima na Łotwie i w Estonii, Globus w Czechach. I też możemy pomóc retailerom, żeby jeszcze ulepszyć doświadczenie zakupowe dla swoich klientów za pomocą na przykład rozszerzonej rzeczywistości, jak widzą Państwo po prawie. Z mojej strony wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie opowiem. Panie Sylwianie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za zmieszczenie się w czasie i za ciekawą prezentację. Kilka wątków, które poruszył Pan w swojej prezentacji, będziemy rozwijać teraz w trakcie dyskusji, między innymi kwestie bezpieczeństwa czy przekonania klientów do tego, żeby wracali do sklepu. Ja zresztą zapytam uczestników debaty, czy widzą już, że tak powiem, że klienci wracają, bo klient z początku pandemii jest zupełnie innym klientem niż ten, którego mamy w tej chwili. To znaczy pokazuje, jak bardzo szybko ludzie adoptują się do pewnych warunków. Ale o tym później. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji. Ja chciałem przedstawić moich gości i serdecznie im podziękować za to, że zgodzili się poświęcić swój cenny czas. Dzisiaj w dyskusji wezmą udział w kolejności alfabetycznej. Pan Cezary Giza, prezes Zarządu Innowacyjnej Platformy Handlu w grupie Eurocash. Wojciech Jędrzejczak, dyrektor na Europę Centralną i Wschodnią, Rosję i Turcję w firmie Scandit. Piotr Kosarzycki, dyrektor do spraw zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu w sieci Biedronka, Jeronimo Martins Polska. Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, e-commerce, IT Carrefour Polska. I pan Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny w sieci Stokrotka, grupa Maxima. Szanowni Państwo, tak jak wspominałem w moim przydługim wstępie, zastanowimy się nad tylko takim wycinkiem tej rzeczywistości, czyli tym, jak zmieniały się placówki, co się zmieniło w placówkach handlowych i w jakim kierunku będą ewoluowały, ponieważ one są tym najbardziej wyeksponowanym miejscem styku z konsumentem w tej chwili. I dlatego chciałbym zapytać, jak one wyglądają, jak będą wyglądały w przyszłości, bo firmy, które tutaj biorą w dyskusji, bardzo mocno modernizują i realizują plany inwestycyjne związane z tym, żeby
poprawić doświadczenie zakupowe, poprawić to doświadczenie związane z bezpieczeństwem i kilka innych aspektów działalności. Chciałbym o tym porozmawiać, ale na początek chciałbym zrobić taką krótką ankietę dotyczącą tego, czy panowie widzą coś takiego w ogóle jak nowa rzeczywistość w handlu, bo ja często czytając i analizy firm konsultingowych, rozmawiając z ekspertami, słyszę to wyrażenie, to sformułowanie nowa rzeczywistość w handlu. Chciałbym zapytać, czy panowie ją dostrzegają tak naprawdę? Czy mamy jedynie z takim chwilowym zamieszaniem, które ustanie, nie będzie niczym znaczącym? Czy odbije się, czy ta postpandemiczna rzeczywistość odbije się na handlu na tyle, że już pewne elementy zostaną z nami, czy pewne wypracowane praktyki, które zostały wypracowane w trakcie pandemii, zostaną w firmach i będą, że tak powiem, rzutowały na to, jak handel będzie wyglądał, jak klient będzie robił zakupy, jak będą funkcjonowały sklepy. To jest taka moja mała ankieta na początek. I na początek pan Michał Sacha, Carrefour Polska. Panie dyrektorze, czy widzi pan tą nową rzeczywistość, czy jej nie ma tak naprawdę? Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, odpowiadając na Pana pytanie, moim zdaniem jest tak, że nowa rzeczywistość każdego dnia się tworzy. W czasie pandemii, bo pewnie każdy wie, że zmienia się świat, zmienia się rzeczywistość cały czas. W czasie pandemii na pewno te zmiany przyspieszyły i zaowocowały pewnymi zmianami w podejściu naszych konsumentów przede wszystkim. Czy one będą trwałe? No już widzimy od okresu przedświątecznego powrót do sklepów fizycznych dosyć mocny. W porównaniu z zeszłym rokiem mamy duże wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę transakcji, liczbę klientów w sklepie. Jedyna rzecz, która moim zdaniem, pewnie nie jedyna, ale jedna rzecz, która na pewno zostanie, to większa adopcja e-commerce'u i fakt, że ludzie spróbowali tej formy zakupu. Prawdopodobnie to zostanie w dużo większym stopniu niż było przed pandemią. Jeżeli chodzi o zmiany w handlu, w sposobie kupowania, no wiem, że w pierwszej fazie pandemii, kiedy ludzie byli zamknięci, kupowali dużo więcej produktów suchych, stokowali się, więc widzieliśmy duże wzrosty sprzedaży na tych kategoriach. Natomiast w drugiej fazie pandemii, kiedy ludzie już się z tym oswoili, sprzedaż tych produktów już ważyła mniej. Także na pewno pandemia zmieni zachowania konsumenckie, ale równocześnie ludzie będą wracali i już widzimy, że wracają do dawnych przyzwyczajeń i dawnego sposobu kupowania. Mm-hmm. A na jakim poziomie są te powroty? Bo jesteśmy ciągle w lockdownie, takim miękkim, że tak powiem, więc to nie może być powrót taki, jakiego by oczekiwali na przykład w centrach handlowych. A jakie to są poziomy w tej chwili? Ja będę o to pytał wszystkich moich gości, których tutaj mam, więc panie dyrektorze, czy pan może coś powiedzieć? Tak. Bo zapewne w różnych formatach jest różnie. Że w zeszłym roku, dokładnie w tym samym okresie, mieliśmy mniejszą liczbę zachorowań. W ogóle jeszcze nie mówiliśmy o tak dużej liczbie zgonów, jeżeli chodzi o efekt pandemii. Natomiast była to nowa sytuacja. Ludzie po prostu się bali, więc bardzo ograniczyli wizyty w sklepach. Większość czasu ludzie spędzali w domach, więc musieli robić zapasy. Wtedy widzieliśmy bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o koszyk i spadki, jeżeli chodzi o frekwencję w sklepach. W ostatnim okresie widzieliśmy, porównując z zeszłego roku, czyli tego okresu, który już był okresem spadkowym, widzieliśmy w zależności od dni wzrosty w frekwencji na poziomie 80%, niekiedy nawet 100%. Więc zdecydowanie ten czas i oswojenie pewnie tej sytuacji dały taki efekt, że ludzie wracają do tych zachowań przedpandemicznych. Na pewno też wpływ na to miał fakt, że coraz więcej osób się już szczepi, więc na pewno ludzie wracają do tych poprzednich zachowań. Jeżeli chodzi o e-commerce, cały czas notujemy wzrosty, więc ta adopcja e-commerce'u i korzystanie z tej formy
w jakim sensie się ustabilizowało i ludzie od tego nie odchodzą. Mhm. Dziękuję panie dyrektorze. Ja zapewne o e-commerce gdzieś jeszcze w dalszej części pana zapytam. Dobrze. Pan Piotr Kosarzycki, dyrektor do spraw zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu w sieci Biedronka. Jak to jest, panie dyrektorze? Czy widać tą nową rzeczywistość w handlu, którą kształtuje ten nowy konsument? Czy on się realnie zmienił, jego zachowania się zmieniły, czy rzeczywiście to się normalizuje i Biedronka widzi? Ponieważ Biedronka w trakcie pandemii bardzo mocno, że tak powiem, starała się być bardzo, bardzo elastyczna, na przykład otwierając sklepy do późna w nocy, że tak powiem, czy sklepy całodobowe, po to, żeby zwiększyć liczbę wizyt i żeby dać to poczucie bezpieczeństwa konsumentowi. No w tej chwili zapewne te godziny pracy będą skracane. Co zostanie z nami? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Co do odpowiedzi, to zgadzam się z panem Michałem, że na początku to były zupełnie inne misje zakupowe. To była kwestia zapasu do domu. To były początki, teraz to wygląda zupełnie inaczej. Tak jak pan powiedział, panie Łukaszu, że próbowaliśmy podjąć pewne kroki, żeby zapewnić dostępność sklepów dla naszych klientów. To znaczy wydłużone godziny pracy. Większość sklepów była otwarta 24 godziny, czyli całodobowo, więc to są specjalne oferty, które były przygotowywane. Jeżeli miałbym być szczery i tak odpowiedzieć, to myślę, że z takimi rozwiązaniami spotykamy się na co dzień, to niezależnie od pandemii. Zmieniają się po prostu preferencje klientów. Kiedyś nie rozmawialiśmy w ogóle o produktach wege chociażby. To są trendy, które się gdzieś pojawiają, więc jeżeli mówimy o zmieniającej się rzeczywistości, to raczej trzeba powiedzieć o tym, że to się dzieje na co dzień. I tutaj z panem Michałem jeszcze raz się mogę zgodzić w tym zakresie. To nie tylko przez pandemię, tak jak powiedziałem, ale z różnych trendów i sposobów przez podróżowanie poznajemy nowe produkty. Tak, to się działo przez ostatnie wiele lat. To, co my zrobiliśmy, no to oczywiście kwestia wykorzystania jakby troszkę tej sytuacji na zmiany i w przebudowy sklepów. Od lat realizujemy programy remontów sklepów, też nowe otwarcie oczywiście. Mamy wdrożone nowe standardy, nowe koncepty. Próbujemy dostosować i nadążać za tymi trendami, które się gdzieś pojawiają, ale przede wszystkim tutaj myślę, że zmiany, które zachodzą, to przede wszystkim zmiany asortymentowe i to jest kumulacja naszej uwagi. Dostosowanie do klienta i nawet produktów regionalnych, to co można było wyczytać w różnych materiałach prasowych, chociażby rozpoczynamy współpracę z rolnikami gdzieś regionalnymi. To są rzeczy, które staram się zbliżyć do klienta jak najbardziej, żeby te wszystkie elementy, które są oczekiwane od nas jako największej sieci w Polsce, żeby spróbować nadążyć za tymi oczekiwaniami, a jednocześnie te trendy, które się pojawiają, nie tylko z tytułu pandemii, żeby no, gdzieś spróbować i spełnić ich oczekiwania. Mm-hmm. A panie dyrektorze, czy ta liczba klientów się ustabilizowała w jakiś sposób w ostatnim czasie? No bo mówimy o innym charakterze tych zakupów, które w tej chwili mamy. Czy udało się, znaczy nie wiem jak to wygląda, być może 2020 rok to nie jest dobry punkt odniesienia, ale na przykład w porównaniu z 2019, czy widzicie tutaj, że tak powiem, te duże zmiany? Czy to wraca do normy w porównaniu z rokiem 2019 na przykład? Odpowiem następująco. Jeżeli porównujemy do 2020, panie Łukaszu, to tak jak pan powiedział, trudno to porównać. To znaczy jasno sobie trzeba powiedzieć, na pewno zwiększyła się frekwencja, a koszyk spadł. Jeżeli w roku 2020 budowaliśmy zapas do domu większy, bo nie wiadomo było, co to będzie za chwilkę, no to w porównaniu do tego roku jakby te tendencje troszkę się odwróciły. To znaczy jesteśmy częściej w sklepach, kupujemy stosunkowo mniej z racji tego, że jestem za chwilkę ponownie w tym samym sklepie. Jeżeli do 2019 roku, to można powiedzieć, że jakby zachowujemy dynamikę cały czas wzrostu, więc można powiedzieć, że poradziliśmy sobie świetnie z okresem pandemii poprzez to, co już omawialiśmy, czyli wydłużenie godzin pracy, tak żeby nie utracić, ale jednocześnie nie utracić tej możliwości jakby otwarcia się dla klienta, ale jednocześnie stworzyć warunki dla klienta do zapewnienia komfortowych warunków, także w
tych obostrzeniach, które mieliśmy, żeby ilość klientów w sklepie powodowała też taki komfort samych zakupów dla konsumenta. Mm-hmm. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Trojanowski, panie prezesie, w kilku zdaniach o tej nowej rzeczywistości, czy firma ją widzi, czy to jest taka, czy to jest tylko takie zgrabne marketingowe określenie mające w jakiś sposób opisać to, co mamy przed sobą? Dzień dobry, witam Państwa. Pan Łukasz prosił na początku, żebyśmy się kłócili, nie zgadzali, więc na początku niestety muszę się w dużej mierze zgodzić z tym, co powiedzieli wcześniej przedmówcy, pan Michał i pan Piotr, bo nie będę tego powtarzał. Większość tych samych spostrzeżeń, uwag i takie podobne mamy na to, mamy wnioski. Natomiast co ja bym chciał dodać? Z takich rzeczy, które zostaną na konferencjach też przez Państwa organizowanych 2-3 lata temu, bardzo modne i często mówiliśmy o tym polskim smart shopperze, kliencie, który chodzi, wybiera najlepsze oferty. Pamiętam te porównania, na przykład z Francją było takie porównanie, ile dziennie, miesięcznie, tygodniowo średnio odwiedza polski klient sklepów, a klient w zachodniej Europie. To na pewno się zmienia, to znaczy po prostu klienci są i myślę, że w dużej mierze będą przywiązani do mniejszej ilości sklepów i będą chcieli zrobić kompleksowe zakupy, nawet kiedy ta pandemia czy fala minie. W związku z tym to jest takie może mało nośne i to nie jest jakaś nowa rzeczywistość, ale my po prostu chcemy robić swoje w Stokrotce i robimy, mam nadzieję, swoje i poprawiamy tą ofertę dla klienta. To jest pierwsza rzecz. Tak samo jeśli chodzi o remodelingi, o naszą aktywność, to 40 sklepów w tym roku praktycznie będzie nowych. Panie dyrektorze, proszę nie mówić, bo ja zapytam o te inwestycje w modernizację i nowe sklepy, żeby wskazać te nowe zmiany, więc tu proszę się jeszcze wstrzymać, suspense niech będzie. Dobrze, suspense będzie później, natomiast jeżeli chodzi o to, co w sklepach, czyli takie fundamentalne kwestie, no to już nie jest inwestycja, ale wprowadzamy takie rzeczy, które na przykład u kolegów w konkurencji były, czyli mamy, nie wiem, świeże ryby, bardzo, bardzo duże wprowadzenie tego asortymentu, to się odbyło w tym miesiącu. Za chwilę będziemy mieli zupełnie nową ofertę serową. Ja wiem, że to nie jest nowa rzeczywistość, pan Łukasz pewnie chciałby mieć do tak, chciałbym duże tematy, chciałbym, natomiast to zupełnie są takie nową definicję tego, zostanie, co się wydaje. Tak, oczywiście zostanie e-commerce. My Stokrotce mieliśmy, kiedyś zamknęliśmy, to się nie opłacało, a teraz rozwijamy. To znaczy e-sklep, który dzisiaj w 21 miastach realizujemy jako Stokrotka. I mówimy to jako Stokrotka, bo też w ramach grupy Maxima koledzy weszli z Barborą do Polski, prawda? I to jakby równolegle rozwijamy. Ale jako sama Stokrotka w 21 miastach mamy. Mamy to, co wdrożyliśmy zaraz na samym początku, czyli odbiór, zamówienie internetowe i odbiór w sklepie. To wciąż mamy w ponad 100 sklepach taką ofertę. Mamy kasy samoobsługowe i tutaj, tak jak chyba powiedział pan Michał, to raczej takim katalizatorem pandemia była, bo my się z tym zamiarem nosiliśmy, ale wdrożyliśmy to bardzo, bardzo szybko i szybciej pewnie niż w normalnej rzeczywistości, czyli co zostawiła pandemia, to że zmiany były szybsze. Ponad w tej chwili już w 100 sklepach mamy kasy samoobsługowe, więc na pewno przyspieszyło, na pewno zmieniła ta rzeczywistość pandemiczna. A co dzisiaj, jeżeli chodzi o powrót klienta, to dzisiaj to jest głównie sterowane twardymi obostrzeniami, no bo to, co nas w tej chwili wciąż, myślę, w całym handlu trzyma, to jest wciąż zamknięcie szkół de facto, w dużej mierze biur i zmniejszenie trafików, no i zamknięcie, czy praktyczne zamknięcie galerii. To są te takie twarde elementy, które w tej chwili jeszcze nam zmniejszają ilość klientów, a pozostali klienci, no tak jak powiedziałem, walczymy o tego. Czyli rozumiem, jak pan, bo pan premier Jarosław Gowin zapowiedział, że chciałby po majówce uruchomić cały handel, to oznacza fantastyczną, to jest fantastyczna informacja dla też sieci spożywczych, bo to, że sieci, sklepy obuwnicze, odzieżowe są zamknięte i mają kłopot z działaniem, to jest jedna sprawa.
dla Was to będzie rzeczywiście dodatkowe turbo doładowanie, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć. Także rozumiem, że to jest fantastyczna informacja. To, co był... Jeżeli chodzi o handel, oczywiście, natomiast całe życie społeczne, no, szkoły i biura i ten powrót jest dla nas, dla wszystkich nas równie kluczowy. Dobrze, bardzo dziękuję panie dyrektorze. Pan Cezary Giza. Panie prezesie, pan ma dość szerokie spojrzenie w ogóle na ten temat, bo grupa Eurocash to nie są tylko supermarkety czy duże sklepy franczyzowe, to jest 15 tysięcy sklepów w różnych formatach, w bardzo różnych lokalizacjach, więc macie pełny przegląd tego, co się dzieje w tej chwili na rynku. Jak by pan podsumował, czy widzi pan te zmiany, które z nami zostaną? Tak, jest tak, jak pan mówi. Natomiast w tej całej różnorodności to, co widzimy, to widzimy jeden podstawowy trend. Albo sklepy blisko, albo sklepy online. I to jest coś, co dotyczy wszystkich sklepów, niezależnie od tego, w jakim one formacie funkcjonują, pod jakim brandem, o jakiej powierzchni. Trendy, które też widzimy, które są widoczne dla wszystkich, to muszę się zgodzić z przedmówcami akurat. Rzeczywiście spadek liczby transakcji to domena ostatniego roku i bardzo duży wzrost wartości koszyka. Natomiast ten spadek liczby transakcji wyhamowuje i raczej widzimy powrót w kierunku, bo trudno mi powiedzieć, że wciąż rynek powrócił do wolumenów z roku 2019. Natomiast dotykając innych tematów, które były poruszone również w trakcie pytania, widzimy efekt premiumizacji. Klienci zaczęli bardziej patrzeć na to, co kupują. Kupują lepsze produkty i to niezależnie od formatu, w którym dokonują zakupy. Jeśli mówimy o alkoholach, napojach alkoholowych, rzeczywiście kierują się bardziej w kierunku alkoholi premium niż mainstream. Natomiast dalej wciąż klient jest wrażliwy na cenę i ten smart shopping, o którym moi poprzednicy wspominali, jest widoczny. To znaczy dalej widzimy, że klienci chcą kupić dobre produkty, zdrowe, lepszej jakości, ale nie chcą przepłacać, więc chcą je kupić w najlepszej możliwej cenie. A to oznacza, że bardzo dużą rolę i wpływ na ich decyzje zakupowe mają wciąż jeszcze promocje. I to różne mechaniki, bo są mechaniki typu 2 plus 1 czy wielosztuki, które sprzyjają mechanizmom na zapas. I to musiał powiedzieć, że to wszystkie trendy są widoczne niezależnie o którym formacie mówimy. Oczywiście, jeżeli miałbym różnicować dzisiaj wyniki różnych sklepów, no trudno powiedzieć. Raczej sklepy większe, o większym zasięgu, które jednak ściągały konsumenta z większej odległości, no są w trudniejszej sytuacji niż sklepy, które są blisko i które się odwiedza, no które są blisko miejsca zamieszkania. Mhm. To, co jeszcze widzimy, to misje zakupowe. Tak jak panowie tutaj wspomnieli, misje zakupowe na zapas dominowały, teraz wciąż wraca misja zakupowa rutynowa, czyli bieżące rutynowe zakupy. Zakupy impulsowe, no z racji tego, że coraz rzadziej chodzimy, jeszcze wciąż nie wróciły do dawnych wolumenów. No to są trendy, które widzimy wszędzie, natomiast również jest jeszcze jeden podstawowy trend i trochę o którym pewnie pan Krzysztof wspominał, trend cyfryzacji i digitalizacji. Znaczy się coraz więcej sklepów widzi potrzebę, zgłasza się do nas po rozwiązania, które umożliwią im chociażby komunikację z ich klientami, z konsumentami, o czym pewnie powiemy za chwilę, ale samo wykorzystanie aplikacji mobilnych zyskało na ogromnym znaczeniu i to również widzimy na przestrzeni różnych formatów. Nieważne, czy to są sklepy supermarketowe, czy małe osiedlowe, czy po prostu wiejskie. Tą potrzebę widzimy, potrzeba wynika od konsumentów, przechodzi przez detalistów i trafia również do nas, na co my również reagujemy. Bardzo dziękuję panie prezesie.
Pan Wojciech Jędrzejczak. Panie dyrektorze, ja chciałbym, żeby pan spojrzał na tą nową rzeczywistość, której okazuje się nie ma albo nie będzie prawdopodobnie od strony technologicznej, bo słyszeliśmy tu kilkukrotnie, że pandemia przyspieszyła pewne decyzje biznesowe, pewne inwestycje, między innymi w obszarze cyfryzacji, co jest naturalne, że tak powiem, w tym wypadku. Jak to wygląda z perspektywy firmy, która się zajmuje technologiami? Jak wyglądały te wdrożenia? No i gdyby pan mógł jeszcze spojrzeć do przodu, jak może wyglądać ta cudzysłów już w tej chwili nowa rzeczywistość w handlu w kontekście transformacji cyfrowej branży handlowej? A o technologiach oczywiście jeszcze mam zarezerwowane odpowiedni slot pod koniec naszej dyskusji, że tak powiem, czyli będziemy jeszcze rozwijać. Panie dyrektorze. Dziękuję panie Łukaszu. Dzień dobry państwu ponownie. Jestem zasłuchany w te wypowiedzi. Prawdę mówiąc, trochę się czuję nie jak panelista, jako uczestnik tej dyskusji, bo bardzo ciekawe wątki panowie poruszacie. Niestety, praktycznie ze wszystkimi wątkami muszę się zgodzić tak od razu, czyli znowu tej kłótni wymaganej przez pana Łukasza nie będzie. Cholera jasna. Chcemy mieć tutaj pewne różne podejścia do spraw, ale taka pewna logika jest tutaj spójna. Wracając do tematu, no tak, jesteśmy firmą technologiczną i działamy w dużej różnorodności naszych klientów, tak, jeżeli chodzi o lokalizację, o modele biznesowe, o skalę i o regiony i kraje, ale są pewne rzeczy wspólne, które tutaj widzę. Po pierwsze, ja bym powiedział tak, o ile poprzedni okres przedpandemiczny to był okres takiej trochę niezależności. Klient mógł pójść do jednego sklepu albo do drugiego, mógł kupić, mógł nie kupić, mógł coś znaleźć taniej albo drożej. Mało tego, ten tak zwany konsument 2.0, nie 3.0 jeszcze, miał dostęp do internetu i mógł zrobić zakupy online'owe, e-commerce'owe również. I to była taka rodzaj pewnej niezależności działania takiego jakby bazującego na dosyć no, pewnie prostych mechanizmach promocyjnych, cenowych, ekspozycyjnych i tak dalej. Po czym nastała epidemia i nagle się okazało, że to się wszystko poprzewracało, ponieważ nawet jeżeli konsument chciał coś kupić, to nie było dostaw. Albo nie mógł do sklepu, o czym tu panowie wcześniej wspominaliście, pójść ze względu na regulacje prawne i obostrzenia. Jeżeli sprzedawca i sklep chciał coś sprzedać i nawet miał ku temu możliwości jakieś powiedzmy legislacyjne, to nie było towaru, bo gdzieś łańcuch dostaw szwankował ze względu na inne restrykcje, które gdzieś po drodze się odbywały. I to sprowadziło całe rozumowanie do takiego stanu, który wydaje mi się mamy w tej chwili i on będzie z nami, od razu powiem, zostanie z nami, takiej pewnej współzależności, że coraz ciężej mi jest odrywać pojęcie sklep i pojęcie klient jako dwa niezależne byty. Oczywiście klient kupuje w sklepie, no to tak zawsze było, natomiast ta współzależność to jest coś więcej niż tylko proces kupowania. To jest proces wymiany pewnej informacji, to jest proces liczenia na siebie, że towar będzie albo że klient w końcu będzie klientem lojalnym i kupi pewien produkt. Czyli to jest jakby jedna rzecz, ta współzależność. Druga rzecz to jest kwestia takiego wielodostępu do źródeł zakupu, do różnych form kupowania. I tu nie chodzi tutaj w uproszczeniu, jak rozmawialiście panowie, były zakupy klasyczne, zakupy sklepowe połączone z fizyczną obecnością klienta, albo e-commerce jako alternatywa. Tak naprawdę to, co my widzimy, to ten wariant różnych możliwości połączonych z technologią jest dużo szerszy, bo to są możliwości również zamawiania online i odbioru towaru w sklepie, to są możliwości zamawiania online i wysyłki, to są możliwości wreszcie zakupu fizycznego w sklepie albo wyboru towaru w sklepie, a zlecenia wysyłki tego towaru. Mało tego, to są również możliwości zakupów hybrydowych, które być może jeszcze tam na sam koniec również poruszę, czyli no, jeden z takich ciekawych przypadków, które my widzimy z jednym z naszych klientów, niestety nie mogę wymienić jego nazwy,
to są zakupy klienta, który no, na przykład nie ma danego produktu w danej fizycznej lokalizacji sklepu albo danego rozmiaru i albo sam może za pomocą smartfona i aplikacji sobie zamówić to z dostawą później, albo poprosić kogoś w ramach z obsługi sklepowej o pomoc w zamówieniu tego. Czyli ten taki omni-channel, mówiąc tutaj po angielsku, jest bardzo taką rzeczą, która staje się coraz bardziej popularna i na pewno z nami zostanie. No i wreszcie technologia. To jest tak, to co my widzimy, to jest wśród sklepów, które wdrożyły program self-scanning. Z naszych analiz, tutaj szczegóły znajdziecie Państwo w raporcie, cały czas 54% sklepów bazowało na ręcznych skanerach, które były na wyposażeniu sklepu. I to było jakby udostępniając te skanery klientom, którzy dokonywali zakupów. 54%, 46% to były rozwiązania albo smartfonowe, albo miks tych dwóch rozwiązań w poszczególnych sklepach. Co ciekawe, pół roku temu tylko niecałe 7% klientów wykorzystywało smartfony do zakupów self-scanningowych. Tylko 7% z tych no, 46%, które zaimplementowały rozwiązania hybrydowe. Ale znowu, pogłębienie tego pytania wśród naszych klientów pokazało, że prawie 57%, no, prawie 60% klientów widzi, że ta liczba użytkowników smartfonów rośnie i będzie bardzo gwałtownie rosła. Czyli to jest pokazanie, że ta technologia zostanie z nami na zawsze. I jeszcze jeden komentarz tutaj odnośnie technologii. Technologia się bardzo szybko zmienia i to, co było ciężkie do zrobienia albo niemożliwe 2 lata temu z rozwiązaniami mobilnymi, skaningowymi czy jakimiś aplikacyjnymi, w tej chwili jest już bardzo możliwe do zrobienia i za kolejne 2 lata będzie kolejny, podejrzewam, przełom. Czyli to cały czas się rozwija, w związku z czym no, nie jest dziwne, że trzeba być cały czas bardzo na bieżąco z tymi rozwiązaniami i po to my tutaj jesteśmy. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Temat, zejdźmy trochę na poziom sklepu w tej chwili, trochę bliżej zbliżmy się do tej półki sklepowej. Panowie już o tym mówili, w związku z pandemią klient ograniczył liczbę wizyt, zwiększył się koszyk zakupowy. A ja chciałbym zapytać o to, jak w takim razie, bo wydaje mi się, że patrząc na to, co się przewija w panu wypowiedziach, to, co się najmocniej chyba zmieniło w sklepach, to jest kwestia asortymentu. I tutaj chciałbym pana Kosarzyckiego zapytać, no bo Biedronka, z tego co pamiętam, w pierwszym etapie pandemii bardzo mocno postawiła na produkty spożywcze, chociażby ze względów tak samo na globalne łańcuchy dostaw, gdzie dla przemysłówki to był bardzo trudny moment i bardzo mocno poszła w produkty spożywcze i ofertę, bo tego potrzebowali konsumenci. Ja chciałem zapytać, jak ta półka się zmieniła, że tak powiem, w ciągu tych 12 miesięcy? Czy są zmiany, które zostały? No bo pan mówił o tych zmianach w asortymencie związanych na przykład z żywnością eko, bio, które pojawiły się, czy produktami lokalnymi. Co jeszcze zmieniło się w asortymencie Biedronki z perspektywy tych kilkunastu miesięcy i które z tych elementów zagoszczą na dłużej w sieciach, w sklepach Biedronki? Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że to, co pan powiedział, czyli na początku, w pierwszym okresie pandemii, czyli przy pierwszych obostrzeniach, no, kumulacja uwagi klientów przede wszystkim była na ceny i dosyć podstawowe produkty. Tekstylia, krótko mówiąc, tak zwany non-food, czyli przemysłówka, troszkę zeszła na drugi plan. Raczej klienci skupili się na tym, żeby zapewnić sobie dostępność środków spożywczych w domu w większej ilości. Później to zaczęło troszkę się zmieniać. W tej chwili jakby tendencja jest w kierunku raczej już właśnie różnorodności, powrotu tego, co było kiedyś, nowych rozwiązań, nowych trendów, które już od jakiegoś czasu też były już z nami obecne, ale to teraz jest też widoczne i to u nas w ofercie jest, czyli wszystkie rozwiązania bio, eko, mamy tutaj całą serię też produktów w tym zakresie,
Tutaj te elementy rozwijamy o kolejne produkty, które są stopniowo wprowadzane w każdych kolejnych okresach, również są zaplanowane. Więc to są takie rzeczy, które robimy. Na pewno to, co już też było podkreślone, zmiany chociażby troszkę w takich tendencjach w ostatnim okresie, jak co spowodowane było zamknięciem restauracji, na przykład barów, czyli kumulacja też jakby takich uwag w zakresie premiumizacji, chociażby co widoczne było w alkoholu. I to są rzeczy też, które pewnie gdzieś zostaną. Zobaczymy, od maja mają być zdejmowane poszczególne obostrzenia, otwierane ogródki, więc no, pewnie tutaj będzie tendencja troszkę, ale myślę, że to pozostanie przy sklepach. Przede wszystkim liczy się bliskość. To, co też już zwracał uwagę jeden z panów. I tutaj no, myślę, że Biedronka akurat jest takim sklepem, gdzie no, bliskość od lat była jednym z naszych kluczowych elementów i na co zwracaliśmy uwagę i to chcieliśmy tutaj zrobić. Na pewno to, co już sam podkreślałem, pracujemy cały czas nad asortymentem w każdej grupie. Dostosowujemy i regionalnie, i pod kątem pojawiających się również zapytań ze strony klientów. Próbujemy dostosować. Ewidentnie no, też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Z dużych miast, no, w dużych miastach brakuje po prostu też studentów. Brakuje ludzi, którzy zaczęli pracować zdalnie, którzy wyjechali z dużych miast. To widać i nawet w samym ruchu drogowym, ale no, oczywiście w klientach, którzy do tej pory kupowali, oni się wyprowadzili i to też, powiedzmy, ten produkt poszukiwany jest nie tylko w dużych miastach, bo taka tendencja gdzieś była również zauważalna. Pracujemy cały czas nad asortymentem, dostosowujemy, poszukujemy nowych rozwiązań. Ale te trendy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim wege, bio, eko, to myślę, że taka tendencja od lat powstawała i ona teraz jest dosyć taką dużą kumulacją uwagi. To jest jeden z takich fajnych elementów, może jeszcze niewartościowo, jakby stanowiący duży procent udziałowo w całej sprzedaży, ale myślę, że to jest jeden z takich ciekawych elementów. Na pewno, tak jak mówię, pewna premiumizacja poszczególnych kategorii, regionalizacja. To są rzeczy, które na pewno będzie taki duża kumulacja uwagi. To ja do pana Michała Sachy w tej chwili się odniosę, bo Carrefour od dawna inwestuje i w tą regionalność, współpracę z małymi dostawcami. Bardzo mocno zainwestował tak samo w ofertę bio, eko, bo to w pewnym momencie stało się jednym z ważnych filarów strategii tak naprawdę samej firmy. Czy tutaj dzięki temu, że firma wyprzedziła trochę, a pandemia pomogła prawdopodobnie, firma dzięki temu zyskała i czy widoczne było zwiększenie popytu na te produkty zdrowe, chociażby w kontekście tego, co się dzieje generalnie, czyli pandemia równa się zdrowie. Jak przeglądaliśmy badania Nielsena ostatnio Nielsen prezentował, to tam wzrosty produktów, które były i eko, i zdrowe, i tak samo zdrowe w sensie takim, że pomagały w utrzymaniu dobrostanu zdrowotnego, to były bardzo, bardzo duże wzrosty. Jak tutaj Carrefour wypadł i czy to się opłaciło? Ta strategia się opłaciła? Panie dyrektorze, nie słychać pana. Nie słychać pana, jeszcze musi pan... Tak, panie Łukaszu, wyciszył mnie pan wcześniej. Samo się wyciszył. Dobra. Ja bym chciał powiedzieć na początku, że pandemia to nie zdrowie, tylko pandemia to jest przede wszystkim obawa o zdrowie i to się bardzo natężyło. Wspominał pan o tych badaniach Nielsena, tam wyszło, że... Znaczy Polacy zawsze bardzo dużą wagę przywiązywali do zdrowia. Z różnych powodów, o których teraz może nie warto jest mówić, ale też służba zdrowia. I jej stan był też powodem do troski o zdrowie i szukania rozwiązań poza systemem. Pandemia to jeszcze bardziej natężyła. Co jest ciekawe, bo panowie tutaj mówili wcześniej o produktach bio, wege. Oczywiście one się kojarzą ze zdrowiem. Natomiast Polakom przede wszystkim ze zdrowiem kojarzą się warzywa i owoce. Widzieliśmy bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład czosnku, czyli taki powrót do sposobów babcinych, jak zadbać o zdrowie. Więc te całe wszystkie kategorie szersze poza biowege też bardzo, bardzo wzrastały. I
już tam specyficzne owoce, warzywa, już nie będę o tym więcej mówił. Tak jak pan wspomniał, Carrefour wychodził przed szereg już wcześniej, przyjmując strategię transformacji żywieniowej. Taki cel jest firmy, aby wspierać konsumentów, pomagać im w tym, żeby jeść lepiej, a najczęściej to znaczy, żeby jeść zdrowiej. Więc nasza tak zwana zdrowa półka już od dawna była bardzo szeroka i wprowadzaliśmy właśnie produkty bio, wege, wegetariańskie, wegańskie, bądź też duży asortyment produktów bez cukru czy bez glutenu, bo szczególnie ten ostatnia kategoria, czyli bez glutenu albo bez laktozy, bardzo, bardzo intensywnie wzrastała. Więc jest to częścią naszej strategii. W czasie pandemii, oczywiście poza pierwszą fazą, pierwsza faza to było to stokowanie się, kupowanie tego, głównie tak zwanych commodities, ale już później, szczególnie od drugiej fali, od po wakacji zauważyliśmy, że ludzie coraz więcej kupują właśnie specyficznych warzyw albo owoców, produktów też wegetariańskich czy produktów bio. Więc to nam się opłaciło i ta przyjęta strategia właśnie promowania transformacji żywieniowej, widzimy, że no, po pierwsze jest zgodna z duchem czasu, zgodna z oczekiwaniami konsumentów. Oczywiście jest to jeszcze rynek dosyć niszowy, na pewno więcej tego się sprzedaje w dużych miastach, ale widzimy, że on się stopniowo rozszerza. Moim zdaniem też warto jest wspomnieć o tym, że obecnie, jeżeli chodzi o ten asortyment zdrowotny, to wiemy, że w czasie pandemii mniej więcej połowa Polaków przytyła i to przytyła o znacznie, czyli o parę kilogramów i razem z otwieraniem się gospodarki i razem z latem na pewno ten trend żywieniowy i dbania o siebie prawdopodobnie będzie się wzmacniał jeszcze, bo kontekst będzie też konsumentów do tego zachęcał. To fatalna informacja dla przemysłu spożywczego. No, to... Wie pan, co zależy, bo jest też ten trend premiumizacji i widzimy równocześnie, że ludzie w takiej sytuacji szukają też produktów często wyższej jakości i też droższych, bo pan Cezary mówił też, że to zdrowe jedzenie, połączył to zdrowe jedzenie z tą dostępnością cenową. I oczywiście tak jest, że żeby sprzedawać więcej tych zdrowych produktów, trzeba sprawiać, żeby one były dostępne, ale równocześnie w czasie pandemii konsumenci deklarują, i to znaczna ich większość, oczywiście jest to deklaracja, że są w stanie zapłacić za zdrowotne produkty więcej. I to też widzimy, bo te produkty średnio są droższe i widzimy równocześnie ich wzrost, także to wcale nie musi być tak, że wartość sprzedaży w tym momencie, kiedy Polacy się zaczną odchudzać, spadnie. Po prostu to chodzi o to, że się je inne rzeczy, niekoniecznie mniej. Ja nie uważam, że to zaowocuje spadkiem sprzedaży produktów spożywczych. To był żart, ale wiem, ale no, niektóre kategorie mogą ucierpieć, że tak powiem. Niektóre zapewne urosną. Pan Krzysztof Trajanowski, panie dyrektorze, stokrotka, nawiązując do tego, że w pewnym momencie klientom bałagan na półce mógł się kojarzyć z brakiem bezpieczeństwa, tak to tłumaczyli eksperci, firmy porządkowały i upraszczały asortyment. Jak to się działo w przypadku stokrotki? Co wyrzuciliście, co dodaliście? Bo pan już wspomniał o pewnych kategoriach, które się pojawiły niedawno w sklepach stokrotki. Jak one sobie radzą? To dokładnie jest tak, jak pan mówi, że myślę, że we wszystkich tutaj reprezentowanych naszych sieciach to porządkowanie czy usuwanie nadmiaru zbędnego asortymentu się dzieje. My na pewno w Stokrotce to robimy. Klient, który teraz przychodzi, chce zrobić te zakupy, tak jak mówiliśmy, szybko, bezpiecznie, łatwo. Dostać to, co mu potrzeba, a nie mieć dylematów pośród wyboru bardzo podobnych produktów. Więc my o te kilkanaście procent asortyment z jednej strony jakby zmniejszyliśmy, a z drugiej strony, tak jak już powiedziałem, o produktach takich konkretnych jak ryby, czy jak za chwilę lepsza oferta serowa, ją wprowadziliśmy. Na pewno produkty premium, o którym wszyscy państwo mówiliście, panowie mówiliście,
w zakresie produktów schładzanych, bo z jednej strony mamy trend gotowania w domu, a wręcz w tej pierwszej fazie pandemii to bardzo popularne stało się pieczenie nawet chleba w domu, co zauważyliśmy w sprzedaży półproduktów, a z drugiej strony, czy ogólnie przy zamkniętym gastronomii przygotowywanie potraw w domu na pewno, a z drugiej strony ludzie szukają gotowego produktu czy półgotowego produktu do przyrządzenia, sobie obiadu. W związku z tym, tak jak powiedziałem, wprowadziliśmy pewne grupy, na pewno zredukowaliśmy asortyment tam, gdzie był on zbyt duży. Jeśli chodzi o te produkty schładzane, to szersza oferta premium vending, którą wprowadziliśmy. Na pewno przegląd w Nabiale i tam też poprawa. My jako Stokrotka, mając sklepy w całej Polsce, też i w dużych miastach, i w gminach, jesteśmy bardzo nastawieni na współpracę z producentami regionalnymi, ale też porządkujemy tą współpracę, sprawdzamy, weryfikujemy, co jest rzeczywiście produktem regionalnym, co jest konieczne. Wtedy z takimi producentami stawiamy na tą ofertę nawet szerszą. Tu w zakresie w szczególności produktów świeżych. Mówimy o nabiale, mówimy o pieczywie, czy o ladzie serwisowej, która jest jakby wciąż takim jednak naszym wyróżnikiem, jeśli chodzi o Stokrotkę. Dziękuję panie dyrektorze. Pan Cezary Giza, panie prezesie, ja chciałem zapytać o kwestię tej oferty impulsowej. Co tutaj się wydarzyło, bo to był jeden z największych impaktów, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o kategorie produktowe. Oprócz tego generalnego pytania, jak sklepy z grupy Eurocashu musiały zmienić ten asortyment, to chciałem zapytać o te impulsy, a dodatkowo w kontekście pana pola, którym się pan zajmuje, jak staraliście się wspierać tą sprzedaż, bo pan, jak gdy rozmawialiśmy, pokazywał przykłady tego, jak te narzędzia, które stworzyliście, pomagały detalistom w realizacji promocji, na przykład, które teraz są coraz ważniejsze dla konsumentów i między innymi w sprzedaży też oferty takiej paraimpulsowej. No, zaczynając od impulsów, to wiadomo, pochodną spadku transakcji był spadek sprzedaży impulsów, zwłaszcza gdy dzieci zostały w szkole, pracownicy zostali w domu, nie mieli okazji zakupowych do kupowania chociażby produktów impulsowych, napojowych, słodyczowych czy innych. Natomiast jeśli chodzi o reakcję, jak sobie z tym radziliśmy, oczywiście, że jednym z możliwych rozwiązań, które wprowadziliśmy, było chociaż oferowanie promocji wielopakowych. To znaczy zamiast kupować produktu jednego, można kupić całą paczkę, opakowanie tych produktów i wspólnie realizowaliśmy tego typu rozwiązania z producentami tych produktów. Natomiast jeszcze zanim przejdę do rozwiązań, jak reagowaliśmy technologicznie, by przywrócić jednak liczbę transakcji w sklepach, to jeszcze nawiążę do wątku o asortymencie, o którym panowie tutaj wspominali. No, my widzimy, że rzeczywiście produkty niszowe i produkty bardziej o niższej częstotliwości zakupów zaczynały dominować i zaczynały być ważniejsze dla sklepu. Więc my chociażby wdrożyliśmy taką platformę, którą państwo już pewnie znacie, Eurocash.pl Market, która odpowiada na te problemy, bo umówmy się, że produkty niszowe czy premium, one są trudne logistycznie i Eurocash.pl Market po prostu pozwolił na dostęp do produktów chociażby wege, chociażby bio, czy nawet produktów non-foodowych, których raczej wcześniej były sprzedawane w większych sklepach. Także widzimy, że jest popyt i zapotrzebowanie, zwłaszcza od strony detalistów, które pochodzi od konsumentów, na tego typu rozwiązania, aby wszelkie nowinki, innowacje były dostępne u detalistów tych niezależnych natychmiast. I one są właśnie dzięki chociażby platformie Eurocash.pl Market. Także te trendy są bardzo szybko, znajdują odpowiedź w sklepach niezależnych chociażby dzięki takim systemom. Ale jeśli chodzi o rozwiązania
o które Pan wspomniał, jak reagowaliśmy po to, by jednak mobilizować sprzedaż i transakcje, zwłaszcza transakcje, liczbę transakcji w sklepach, to oczywiście mam tutaj na myśli wprowadzanie chociażby technologii w postaci systemów, które pozwalają, systemów kasowych, które pozwalają na implementację właśnie promocji 2 plus 1, które pozwalają nas sprzedawać. Wydaje się to dosyć banalne dla wielu sklepów, czy dla takiej sieci jak Delikatesy Centrum, która już od dawna tego typu rozwiązania ma. Natomiast sklepy takie lokalne, osiedlowe lub wiejskie często bazują na kasach zwykłych rejestrowych, które nawet nie pozwalają implementować promocji. Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli jest popyt, potrzeba od strony konsumenckiej na promocje wielosztukowe, ale technologia zabrania realizacji tego typu akcji w sklepach, to co my wprowadziliśmy, napisaliśmy swój własny system kasowy, który rozwinęliśmy. W tej chwili jest on dostępny na 1400 sklepach lub zintegrowany system z innymi systemami kasowymi. Ten system jest zintegrowany z aplikacjami mobilnymi. Te aplikacje mobilne pozwalają na dotarcie do konsumenta w promieniu chociażby 30 metrów albo 500 metrów, bo nawet nie musimy, z jednej strony możemy korzystać z aplikacji mobilnej, ale z drugiej strony technologia dzisiaj pozwala, nawet jeżeli nie ma konsument zainstalowanej aplikacji sieci sklepów, technologia dzisiaj pozwala zidentyfikować konsumenta, który jest właśnie w promieniu 30 czy 500 metrów i wysłać mu SMS lub reklamę w popularnej aplikacji socialowej z akcją promocyjną. I drogi konsumencie, dzisiaj w Twoim ulubionym sklepie na osiedlu jest akcja 2 plus 1, nieważne czy na produkty impulsowe czy inne. Więc tego typu rozwiązania bardzo mocno się wpisują w możliwość realizacji potrzeb konsumenckich. Dzisiaj bardzo mocno to rozwijamy ten system. Ja przyznam szczerze, że te 1400 sklepów, które zainstalowaliśmy, pokazuje, my to zrobiliśmy nawet nie mając własnej identyfikacji, jeśli chodzi o ten system. Zrobiliśmy to w 2 kwartały. To znaczy, że jest ogromny popyt zarówno od strony konsumentów, jak i detalistów na tego typu rozwiązania. Także to, no dzisiaj opublikowaliśmy stronę IPH z naszymi rozwiązaniami, a już dzisiaj mamy 1400 sklepów, także to pokazuje, że trend jest nieunikniony. I zarówno konsumenci, jak i detaliści chcą tego typu rozwiązania, bo widzą, że akcje komercyjne się zmieniają. I technologia nie może być barierą dla tych sklepów, więc nie będzie. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym zadać takie podsumowujące dla tej części naszej dyskusji pytanie. Jak planujecie, jak Biedronka, Carrefour, Stokrotka, sklepy Eurocashu, czy firma Scandit czy tutaj rekomenduje, jakie działania? Jak planujecie ściągać klientów do sklepów, przywracać ten naturalny flow, który był wcześniej? Czy te działania skupią się na marketingu, budowaniu jakiejś dodatkowej oferty, czy wykorzystaniu technologii, czy to będzie wszystko naraz? Jak to będzie wyglądało? Pan Piotr Kosarzycki, poproszę. Tak w 2 zdaniach tylko, tak podsumowująco. Ja bym tylko chciał dodać jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy, że część firm ograniczała asortyment. Ja bym tylko dodał tak, że my na początku czasowo podmieniliśmy praktycznie część asortymentu, który nie rotował, tak można brzydko powiedzieć, na ten, który był oczekiwany przez klientów. Powodem były różne. Podejmowaliśmy różne kroki również w sklepach, które były przy granicach czy w galeriach handlowych, no bo to zupełnie inna rzeczywistość się pojawiła. No ale pandemia trwa już dość długo i tak naprawdę potrzeba zaspokojenia nie tylko tych podstawowych potrzeb, wydaje się, wróciła. Staraliśmy się ten okres wykorzystać do dostosowania oferty do lokalnego klienta. Klient pracuje zdalnie, ale myślę, że tak jak już pierwsze informacje widać idą od maja, te obostrzenia znacząco będą skracane, zdejmowane, więc ta rzeczywistość jakby powoli wraca do normalności, coraz więcej szczepień się pojawia. To, co my robimy, no to kontynuujemy akcję promocyjną i to się nie zmieni, czy też w zakresie takich multipaków, czy też w zakresie
PIF, które do tej pory stosowaliśmy przez ostatni rok, 12 plus 12. Tak, na długi weekend na pewno klienci wrócą do Biedronki, tak. To jest jeden z powodów, dlaczego warto przyjść do Biedronki na pewno. Są inne akcje, ale również oczywiście stwarzamy warunki w sklepach, które remontujemy, takie, że te zakupy stają się naprawdę mega komfortowe i przyjemnie się robi zakupy. Ja mam okazję odpowiadać akurat za ten obszar, więc tutaj mogę najwięcej opowiedzieć. Nie wiem, czy akurat... No, zaraz opowiemy. Bardzo dziękuję panie Piotrze. Panie Michale, w kilku zdaniach, jak Carrefour, bo Carrefour prowadzi w tej chwili kampanię promocyjną, to jest naturalne, a jednocześnie ma aplikację, którą może zarządzać, że tak powiem, częścią swoich klientów. Mikrofon, panie dyrektorze. Samoczynnie się wygasza. Postaram się bardzo krótko. To będzie miks tych wszystkich czynników, o których pan powiedział, tylko proporcje w nim się pewnie trochę będą zmieniały. Czyli z jednej strony akcje marketingowe informujące o ofercie. Ta oferta oczywiście będzie dostosowana do danego momentu bądź potrzeb. To będziemy, na pewno mamy takie plany, żeby być mocno obecnym w świadomości konsumenta, jeżeli chodzi o to, co robimy w sklepie, zarówno o te oferty bardziej dostępne, jak i też te prozdrowotne. Jeżeli chodzi o użycie technologii, na pewno jej udział się będzie zwiększał, już się zwiększa jakby w tym, co robimy. Jeżeli chodzi o aplikację, użycie danych, my idziemy w kierunku dużej personalizacji, zarówno w aplikacji, jak i też na samej kasie. Dlatego i w tym kierunku idziemy i wydaje mi się, że przez ten rok pandemiczny też dużo nauczyliśmy się, bo to nie jest tak, że prowadzenie personalizacji poprzez aplikację albo poprzez system kasowy jest jakaś gotowa recepta. Tą receptę trzeba stworzyć. Jesteśmy na tym etapie, że już mamy pewne schematy, które będziemy wdrażać właśnie w tym celu, żeby też móc ofertę promocyjną dostosować do danego schematu zakupowego konkretnego klienta. Mm-hmm, czyli personalizacja. Pan Krzysztof Trojanowski, pan wspominał o tym, że blisko jest aplikacja lojalnościowa Stokrotki. Tak. Jak my chcemy przyciągać klienta, no to znowu asortyment, cena, jakość i wygoda robienia zakupów. I jeżeli chodzi o aplikację, to jak najbardziej w jesieni, w tej chwili ta aplikacja jest w fazie już takiego zaawansowanego tworzenia, pilotaż, i w jesieni chcemy zaprezentować tą aplikację i zaoferować ją naszym klientom w całej Polsce. To duża rzecz. Jeżeli chodzi o inne tematy, to inwestycyjnie, o czym wcześniej mówiłem, tak my szacujemy, mamy plany, że 40 naszych starszych sklepów praktycznie staną się nowymi sklepami w wyniku remodelingów. Ponad 200 dotkniemy, to te sklepy również pozytywnie dotkniemy remodelingami. No i to, co w przypadku naszej sieci jest, myślę, ważne, jak chcemy pozyskiwać klienta, to jest nasza ekspansja. No bo tutaj z dumą mówimy, że jesteśmy jedno z zdecydowanie na podium, jeżeli chodzi o ekspansję, i to będzie na pewno ponad 100 sklepów organicznego, tylko organicznego rozwoju. A co to znaczy, że będą przejęcia? Myślę, że wszyscy na tym rynku jesteśmy aktywni i bierzemy udział we wszystkich projektach, które mogą nas doprowadzić. Ale przede wszystkim stawiamy na rozwój organiczny. Stokrotka w zeszłym roku, tym trudnym, pandemicznym, otworzyła 100 nowych sklepów i w tym roku będzie to zdecydowanie więcej. Pan Cezary Giza, pan już trochę mówił o tym, jak będziecie chcieli pracować dzięki nowym rozwiązaniom. Co jeszcze będziecie robić, jeśli chodzi o kampanie marketingowe czy pracę z klientem, żeby z powrotem przyszedł i kupował oczywiście jak najwięcej? Oczywiście personalizacja na bazie analizy danych i zaawansowanych algorytmów, to już chociażby w sieci Delikatesy Centrum istnieje od jakiegoś czasu. Za chwilę pewnie będziemy to wprowadzać do kolejnych sieci typu Groszek, ABC, Eurosklep. To są sieci, które z naszą platformą współpracują blisko. Natomiast technologia, którą rozwijamy w Eurocashu w ramach innowacyjnej platformy handlu, jest technologią white label, więc może być wykorzystana przez dowolną sieć franczyzową, partnerską w tym kraju. A to oznacza, że dowolna sieć sklepów niezależnych czy sklepy niezależne
będą mogły wkrótce, w zależności od tego, z jakim systemem współpracują, wkrótce będą mogły skorzystać z systemów lojalnościowych, dedykowanych systemów lojalnościowych, personalizujących promocje, opartych na algorytmach. I to rozwijamy, wykorzystując też doświadczenia sieci Delikatesów Centrum. Natomiast dla mnie personalizacja to nie są tylko algorytmy, to nie są tylko dane. Dla mnie personalizacja to jest wartość właścicieli sklepów, tych niezależnych, dlatego że oni znają swoich konsumentów lokalnych. Jeżeli mówimy o sklepie na wsi, oni wszyscy się znają z imienia, z nazwiska. Oni wiedzą, jaki asortyment tam trzeba. Więc ta personalizacja już dzisiaj istnieje. Nie potrzeba zaawansowanych algorytmów, żeby dopasować ofertę do konsumentów lokalnych. My tylko udostępniamy na przykład aplikacje czy inne metody powiązane z technologią, po to, by właściciel sklepu, pan Nowak, który prowadzi sklep na wsi, mógł się skomunikować z panem Kowalskim za pomocą technologii, a nie tylko no, codziennie podczas wizyty w sklepie. Także te rozwiązania zarówno w oparciu o algorytmy, jak i o bliskie relacje właściciela z konsumentów, z konsumentami będziemy rozwijać, już się rozwijamy. Bardzo dziękuję. Panie Wojciechu, kilka słów o tym, jak technologie mogą pomóc w ściągnięciu klientów do sklepów. Tak, jak najbardziej, tak jak wspomniałem, no to dla nas to jest kluczowe. No, technologia w zasadzie nie jest nawet tylko narzędziem, ale jakby tą głównym motorem zmian w tym postpandemicznym krajobrazie. My jako Scandit staramy się koncentrować na jakości i elastyczności. To są dwa kluczowe tematy. Jakość naszych rozwiązań jest i powinna być najwyższa, czyli tu nie idziemy na żadne kompromisy. W tych obszarach, którymi się zajmujemy, czyli skanowania, rozpoznawania tekstu połączonego, czy dalej rozszerzonej rzeczywistości, to augmented reality, czy dalej również wchodzimy w obszary planogramów, czy w części związane z tak zwanym shelf management, planowania rozmieszczenia zasobów na półkach i ekspozycji. To wszystko są plany i realizacje, które robimy związane z jakością, ale elastyczność też jest ważna, to znaczy my jako dostawca tych rozwiązań, tego komponentu skaningowego chcemy zapewnić Państwa, żebyście mieli niezależnie od wyboru Waszej drogi, w jaką platformę, nie wiem, mobilną pójdziecie, na jakich urządzeniach, żeby to działało dobrze. I tak jak wspominałem, ta technologia się cały czas rozwija, więc mam nadzieję, że to będzie coraz bardziej przyjemne do zastosowania. Tu przy okazji jeden komentarz, tak jak pan Piotr Kosarzycki wspomniał, przyjemność zakupów w tej nowej rzeczywistości i ta przyjemność zakupów no, musi być związana z jakością. No, to, ta ilość będzie pochodną jakości. Bardzo dziękuję. Nie zdążymy zrobić wszystkich tematów, które zaplanowałem, ale ja chciałem jeszcze teraz przejść do tych inwestycji, które są realizowane między innymi w tych sklepach. Już pan Krzysztof Trajanowski mówił o tych modernizacjach i otwarciach nowych sklepów. Ja chciałbym, bo jak rozmawialiśmy przed już kilka dni temu, pan Krzysztof sygnalizował, że niektóre sklepy są budowane niemal od podstaw po to, żeby przepraszam, osiągnąć taki efekt, jaki firma chciałaby osiągnąć w przypadku nowej placówki handlowej. Ja chciałem zapytać o te założenia, jeszcze raz o te plany i o te założenia związane z tym, jak te nowe placówki Stokrotki mają wyglądać, bo to nie jest placówka na pół roku, tylko to jest spojrzenie już kilka lat do przodu. I będę o to pytał pozostałych uczestników tak samo. Jak to wygląda w przypadku modernizacji i otwierania nowych sklepów? Na co zwracacie uwagę? Czy pandemia, bo gdzieś słyszałem takie opinie, że pandemia będzie wpływała na to, jak będą sklepy projektowane w przyszłości. Czy wy w ogóle zauważacie ten element, że tak powiem, czyli na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem, chociaż jak patrzę na customer experience i to, że nagle półki mają być od siebie trochę dalej, że tak powiem, żeby więcej było miejsca, to nie jest to nic, co wywołała pandemia, to jest tak samo długotrwały trend tak naprawdę. Dobrze, panie Krzysztofie. Skoro zostałem wywołany i nawiązał pan do naszej rozmowy, to nawet nie tyle, że prawie od zera, co jeden sklep budujemy od zera, bo właśnie w Tarnowie w zeszłym tygodniu sklep stary Bryle przestał istnieć, on jest zbudowany zupełnie od zera. A to taki jest wyjątek i można powiedzieć sytuacja już najdalej idąca. Ale mówiąc o remodelingach,
to tutaj znowu to nie odkrywamy jakiejś Ameryki. Na pewno taki sklep musi być bezpieczny, ale w sensie bezpieczny dla klienta, dla pracownika, więc stare budynki po prostu musimy odremontowywać. Na pewno jeżeli chodzi o koszty, o tą przyjazność ekologiczną, zielone podejście, tak, to efektywność energetyczna i zastosowanie nowych, znaczy nie takich nowych technologii, które nam oszczędzają energię, ale to jest ten taki hardware. Jeżeli chodzi o sam sklep, to w naszej firmie, tak jak pewnie w innych, nieustannym procesem jest poprawianie naszego floor planu, naszych planogramów, dedykowanie w zależności od tych zmieniających się proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami towarowymi miejsca w sklepie i potem ostatecznie miejsca na półkach. Więc to nasz sklep zawsze będzie miał, praktycznie zawsze w tych formatach głównych, ladę świeżą, która jest tym naszym sercem sklepu. Mamy oczywiście stoisko piekarnicze z własnym wypiekiem i powiększamy, to jest taki trend, stoiska owocowo-warzywne, bo tego potrzebuje nasz klient, i powiększamy część świeżą, jeżeli chodzi o nabiał, jeżeli chodzi o te produkty częściowo już przygotowane do przygotowania w domu. Więc z nowych rzeczy na pewno kasy samoobsługowe to jest to, co po tej pandemii, można powiedzieć, zostanie. Wdrożyliśmy ten projekt szybko i widzimy, że to się sprawdza, więc kasy samoobsługowe nie tylko w centrach, nie tylko w dużych miastach, ale szeroko w Polskę idziemy i to jest projekt z dobrą stopą zwrotu. Dobrze, to ja, pan Michał Sacha, bo Carrefour w ciągu ostatnich lat przeprowadził naprawdę imponujący plan rewitalizacji hipermarketów swoich i supermarketów. To było, że tak powiem, jedno z ciekawszych przedsięwzięć w ogóle. Zresztą te sklepy są nadal upgrade'owane systematycznie. To jest ogromne wyzwanie, szczególnie w kontekście tego, w jakiej sytuacji są te największe powierzchnie. I ja chciałem zapytać o to, czy hipermarket może być dzisiaj atrakcyjny. Wyniki we Francji pokazują, że tak może być, czy w Polsce też hipermarket może być atrakcyjny dla konsumenta i może generować i zwiększać sprzedaż nadal? No ja nie mogę nic innego odpowiedzieć. Czy nie może pan powiedzieć, że nie? No rozumiem pana. Nie, ale tak zupełnie wspomniał pan o tym, o tych wynikach we Francji, które pokazały, że hipermarket, który przez jakiś czas miał problemy, odpowiednio zarządzany może przyciągać klientów i może być bardzo atrakcyjnym miejscem zakupowym. Pandemia pokazała też, że fakt, żeby kupić wszystkie rzeczy w jednym miejscu i różne misje zakupowe załatwić podczas jednej wizyty w sklepie, też jest doceniane przez konsumentów. W Polsce my nie mamy bardzo dużych hipermarketów, które są poza miastami. To też wyróżnia jakby ten nasz hipermarket, który Carrefour ma w Polsce, w stosunku do typowych hipermarketów w krajach zachodnich, które mają gigantyczne powierzchnie i są daleko od centrum. My jesteśmy zlokalizowani głównie w galeriach handlowych, które wiadomo w czasie COVID-u cierpią przez obostrzenia. Natomiast widzimy, tak jak już mówiłem wcześniej, powrót do tych miejsc szczególnie od początku roku notujemy jakby wyraźny powrót. To, co my stawiamy i to, co tak naprawdę dało te dobre efekty we Francji, to jest takie bardzo silne podejście konsumenckie. Nie będę mówił dokładnie, jakie są składowe tego podejścia, bo każdy z retailerów wprowadza podejście konsumenckie, a tak naprawdę to się różnicuje już na poziomie szczegółów. To, co jest ważne dla nas, to wiadomo, wygoda, poprawianie cały czas wygody robienia zakupów. Hipermarket sam z siebie z jednej strony jest wygodny, bo są duże przestrzenie, a z drugiej strony to, co jest konieczne do poprawy, to jest klarowność i nawigacja i też nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, my zapewniliśmy wszystkie rzeczy, które są konieczne do bezpiecznych zakupów.
Natomiast nie chcemy przesadnie komunikować na ten temat, bo ludzie już się do tego przyzwyczaili, a poza tym wiemy z rozmów z naszymi klientami, że przesadne mówienie o bezpieczeństwie też stresuje naszych klientów. To szczególnie na początku pandemii to było oczekiwane, ale później już konsumenci wcale dobrze nie reagowali na tą komunikację o bezpieczeństwie, bo oni już wiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo w tej sytuacji, w której się znaleźli. Kolejna rzecz, samoobsługa, na pewno jest to trend, idziemy w tym kierunku i też w przypadku Carrefoura staramy się włączyć w model operacyjny hipermarketów działalność e-commerce'ową. Mm-hmm. Dobrze, pan Piotr Kosarzycki i Biedronka też już od wielu lat modernizuje do tego konceptu Biedronka 2.0 swoje sklepy, żeby poprawić to doświadczenie zakupowe. Jak wyglądają plany, bo te modernizacje będą nadal trwały, ale tam się pojawiają tak samo zupełnie nowe koncepty, które firma wdraża, żeby jeszcze poprawić sprzedaż, żeby być bardziej atrakcyjnym dla konsumenta. Jak to wygląda z punktu widzenia Biedronki? Tak, to prawda. Od lat prowadzimy regularny plan remontów. W tym roku, tak jak już było też komunikowane, sięgniemy prawie 300 obiektów remontowanych, jak nie więcej. To są nasze regularne plany, tak samo jak ponad 100 otwarć rok rocznie. W ten okres wykorzystaliśmy, nie przespaliśmy go, tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Wykorzystaliśmy go na to, żeby wypracować nowy koncept, doszlifować pewne rozwiązania. Założenie jest bardzo proste. To znaczy realizujemy wszystkie nowe otwarcia i remonty według nowego konceptu, tak jak zgodnie z tym, co mamy dzisiaj w tytule naszego spotkania, czyli sklep 3.0, czyli mamy koncepcję 3.0 w naszych sklepach. Czym ona się przejawia? Tu nie chodzi o to, żeby realizować pewne procesy związane z pandemią. Pandemia była, jest, pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie w naszych głowach, ale przede wszystkim realizujemy własną strategię. Strategia jest, żeby zapewnić po prostu bliskość, czyli pan dyrektor nam się zawiesił. Halo, czy słychać mnie teraz? Tak, teraz już słychać. Przepraszam. To, co realizujemy, no to oczywiście nie wiem, w którym momencie nas tutaj urwało, ale to, co nowe otwarcie mają służyć po prostu zapewnieniu bliskości. To, co dzisiaj podkreślamy, że to jest jeden z ważnych elementów. Jakość produktów w środku i ich cena, no to jest jakby rzecz, która zawsze, od zawsze nas cechowała. Ale to, na co zwróciliśmy uwagę, to pan Krzysztof na to zwracał uwagę również w swoich sklepach. Nie tylko sam komfort w zakresie ustawienia regałów, tu nie chodzi o szersze alejki, bo obiekty mamy takich wymiarów standardowych, które są dla nas optymalne, ale tu chodzi o układ kategorii, nawigację też, która była podkreślana. Nie chodzi o samą komunikację, ale in-store marketing tak zwana, czyli komunikacja ta wewnątrzsklepowa również została przez nas wypracowana i to jest uwzględnione w tym nowym koncepcie. I pracujemy bardzo mocno w zakresie planogramów, chociażby ustawienie półek, przestrzeni dla produktów, podkreślenie zupełnie inaczej kategorii, które mamy. Przebudowaliśmy praktycznie całą koncepcję ze sklepu 2.0 do 3.0. To troszkę szersza dyskusja, żeby opisać wszystkie zmiany, które tam dokonaliśmy, ale chociażby z takich najważniejszych rzeczy, oczywiście kumulacja na produktach świeżych, od owoców i warzyw, gdzie jest wprowadzone nowe stoisko, zoptymalizowane wielkości, dostosowane do potrzeb naszej oferty. To są również chłodnie i tutaj technologie po stronie technicznej również są bardziej ekologiczne zastosowane, ale przede wszystkim chodzi o przestrzeń dla produktów. Jest lada mięsna wdrażana jako projekt w kolejnych sklepach. Jest nowe stoisko pieczywa z odpiekiem we wszystkich sklepach, więc tutaj od lat już to mamy, ale jeszcze udoskonaliliśmy. Bardzo atrakcyjne działo alkoholu, nowy koncept dla kosmetyków. Praktycznie każda alejka jest dotknięta tą zmianą, również strefa przykosowa, gdzie mamy od praktycznie czasu rozpoczęcia pandemii, nawet wcześniej rozpoczęliśmy instalację kas samoobsługowych,
W tym roku przyspieszyliśmy jakby z tymi pracami, kolejne obiekty są objęte tym wdrożeniem, a wkrótce praktycznie we wszystkich sklepach taka możliwość będzie się pojawiała. Rozpoczęliśmy od tych najbardziej priorytetowych, gdzie ta konieczność była największa. To, co z takich ciekawostek, to chociażby to, że poza, krótko tak nazywając, alejką napojową, praktycznie w żadnej nie mamy już palet, więc musieliśmy zmienić troszkę i nasz system pracy w zakresie logistycznym, ale i ekspozycyjnym. Mamy zupełnie inaczej komunikowane mięso, teraz też w urządzeniach pionowych. Do tej pory troszkę się z tym bawiliśmy, testowaliśmy i w końcu wypracowaliśmy pewne rozwiązania, testy pierwsze. Jak dobrze pamiętam, chyba jeszcze w 2015 roku część naszych konkurentów już to stosowała. My chcieliśmy wypracować to należycie, teraz praktycznie w urządzeniach poziomych część tylko asortymentu pozostała, większość to stanowią mrożonki, czyli urządzenia tutaj zamrażarkowe. Zupełnie inna koncepcja, wizualizacja, wykonanie też sklepów, to wszystko, co się udało w koncepcie 3.0. Zapraszam do nowego sklepu, czy remontowanego, to wszystko można zobaczyć. A ile w tej chwili jest kas samoobsługowych, panie dyrektorze, w sklepach? Jak dobrze pamiętam, na koniec poprzedniego roku to na pewno 1000 sklepów było uwzględnionych. W tej chwili już praktycznie kończymy drugi 1000. Okej. Okay. Dobrze, a kiedy wszystkie? To jest perspektywa roku? Średnio można przyjąć, jeżeli byśmy przyjęli po 3 kasy, to daleko nie bylibyśmy od tego standardu, który wdrażamy. Część sklepów ma więcej po prostu, ale tak można średnio przyjąć. Mm-hmm. Pan Cezary Giza, w przypadku Eurocashu modernizacje i nowe koncepty to są i ABC, i delikatesy centrum od niedawna rozwijane, i groszek, także tam się mnóstwo dzieje tak naprawdę. Jak tutaj patrzycie na ten sklep przyszłości, że tak powiem, w przypadku portfolio grupy Eurocash? Na pierwszy rzut oka widać, że zarówno te wszystkie sieci, które Pan wymienił, przeszły większy lub mniejszy rebranding, korektę wizualizacji i komunikacji marketingowej. Natomiast z tego, co zauważyłem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej w każdej z tych sieci. Każda z tych sieci za tą zmianą wizualizacji kryje usprawnienie procesów, odpowiednie planowanie komercyjne. I widzimy na przykład, co wykonuje w tej chwili sieć ABT, która wprowadza zupełnie nowy koncept do sklepu. Groszek również odświeżył swoją wizualizację, wzmacniając relacje detalistów z konsumentami. Natomiast, tak jak wspomniałem, za tym idzie planowanie komunikacji, egzekucja tej komunikacji na sklepach, implementacja promocji. Te wszystkie czynności umożliwiły im właśnie chociażby wprowadzenie technologii, czy monitoring, bo technologia pozwala monitorować, co się dzieje na sklepie i reagować dosyć szybko. Efekt jest taki, że w jednej z sieci, z których Pan wymienił, wprowadzono promocję wielkanocną tak jak zazwyczaj. Dla większości sieci tak standardowo sklepy zatowarowały się, jedne wprowadziły promocję, inne nie. Te, które wprowadziły promocję, zaakceptowały akcję promocyjną na wybranym asortymencie, zakomunikowały zgodnie ze standardami sieci, czy to na sklepie, czy to poza sklepem, to te sklepy odnotowały wzrosty sprzedaży 400% względem porównywalnego okresu wcześniej, no nie mówię rok do roku, a sklepy, które nie wdrożyły tych standardów, odnotowały wzrosty 50%. No asortyment świąteczny, więc siłą rzeczy się sprzedawał lepiej. Natomiast to pokazuje potencjał. Jeżeli jest sieć zarządzana kompleksowo i pomaga w tym technologia, natomiast sama technologia nie wystarczy. Musi być aspekt komercyjny, biznesowy, komunikacyjny, handlowy. I jeżeli połączymy wszystkie te obszary, to przynosi efekty. I dotychczas przez brak dostępności technologii te sieci miały ograniczone możliwości. Natomiast tak naprawdę wprowadzenie technologii, którą rozwija innowacyjna platforma handlu, pozwoliła tym sieciom uwolnienie wartości, która drzemie w tych sklepach, więc myślę, że pierwsze rezultaty są obiecujące i liczę, że przed nami cyfryzacja wszystkich 70 tysięcy sklepów, które są klientami grupy Eurocash. I to myślę, że to jest, jeżeli pójdziemy w tym kierunku,
no to myślę, że to będzie wydarzenie na skalę nie tylko polską, ale i europejską. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Jędrzejczak, panie dyrektorze, proszę o takie podsumowanie tego wszystkiego, o czym dyskutowaliśmy, ponieważ przekroczyliśmy już o 10 minut czas naszej dyskusji, więc musimy to do końca. Panowie się zapewne śpieszą, mają poumawiane spotkania. Ja bardzo dziękuję za ten czas. Panie Wojciechu, proszę o krótkie podsumowanie tego, jak technologie zmieniają, bo widać, że w tej chwili transformacja cyfrowa jest jednym z głównych zagadnień, które nurtuje sieci handlowe i wykorzystanie nowych technologii. To znaczy sieci handlowe, detaliści widzą potencjał do tego, żeby poprawiać efektywność, poprawiać zarządzanie, poprawiać procesy, a temu wszystkiemu sprzyja rozwój nowych technologii i wykorzystanie nowych technologii, na przykład w obszarze technologii mobilnych. Panie Wojciechu, proszę. Jak najbardziej. To znaczy tak, tu jest ciężko podsumować tak długą dyskusję w kilku słowach, ale może postaram się, bo jest pewien wspólny mianownik. Możemy to w uproszczeniu powiedzieć technologia, albo takie dobre wykorzystanie technologii, bo to nie ma znaczenia, czy mówimy o zwiększeniu ilości transakcji. Nie wiem, rok temu jak COVID nastał, sieć duńska Coop, w wyniku wdrożenia platformy self-scanningowej liczba transakcji wzrosła o 100% w ciągu tam 2 czy 3 tygodni, ponad regularne transakcje, które się odbywały. Czy też zwiększenie wartości koszyka zakupowego, bo klienci idą bardziej w kierunku towarów premium, o czym tutaj panowie wspomnieliście. A to znowu, czy też klienci są bardziej selektywni przy wyborze, bo wybierają towary czy produkty bio, czy wege, a potem jeszcze to się na subkategorie dzieli, bo to nie tylko wege, to jest tam cała masa różnych dodatkowych rzeczy. Żeby w tym zręcznie nawigować, potrzeba technologii, potrzeba podglądu. No według nas to dają rozwiązania mobilne. Czyli jakby kasy samoobsługowe załatwią nam ten końcowy etap płatności i pewnych dodatkowych funkcji również komercyjnych, czy nawet impulsowych, ale no jakby tylko technologie mobilne tak dają naszym klientom pełną kontrolę nad sytuacją. To jest jakby taka główna rzecz. I teraz dla mnie jakby to pojęcie sklep 3.0, czy konsument, czy klient 3.0, one są bardzo mocno przeplecione. To wracam znowu do tej współzależności. I znowu te rozwiązania mobilne, które oferujemy, to jest taki wspólny mianownik. Części klientów, z którymi pracujemy, nie wiem, no sieć Levi's na przykład, no tam jest taka sytuacja, że jeden smartfon służy do bardzo wielu celów i do bardzo wielu operacji. Czyli jakby te urządzenia końcowe no, są bardzo uniwersalne w zastosowaniu. Znowu jakiś aspekt technologiczny, czyli technologia kluczem. I ostatnia chyba rzecz, no tutaj nie zdążyliśmy wspomnieć za dużo o tym pracowniku w sklepie, który gdzieś na tej hali zakupowej czasami jest zestresowany, czasami nie ma informacji, czasami nie ma podglądu, bo oprócz normalnych fizycznych rzeczy, które wykonuje, no są też klienci, którzy zadają pytania. I stąd jakby ten obszar, to jest obszar naszego no takiego dużej koncentracji w tym, co proponujemy, żeby trochę ułatwić z jednej strony życie pracownikom w sklepach, ale tak naprawdę zwiększyć efektywność. I znowu wracając do tego zdania pana Kosarzyckiego, tej przyjemności zakupów, ale dla pracowników państwa sklepu pewnej przyjemności bycia w pracy, przyjemności uczestniczenia w tym procesie, żeby to się gdzieś tam fajnie, ładnie spięło. I znowu 68% klientów, z którymi rozmawialiśmy, widzi, że wprowadzenie metod self-scanningowych powoduje powrót klientów do sklepów. Do sklepu, które państwo przeranżowujecie, czy wprowadzacie nowe planogramy, czy różne inne rzeczy, czyli ci klienci na pewno nie znikną z fizycznych sklepów, czego państwu bardzo mocno życzę. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom naszej dyskusji i uczestników przed ekranami tabletów, smartfonów, laptopów czy pecetów. Zachęcam do udziału i oglądania naszego kolejnego webinaru, który zapewne wkrótce się pojawi. Jeszcze chciałem tylko zaprosić do udziału w naszym kongresie Retail and FMCG Congress, który odbędzie się w połowie czerwca.
i będzie fantastycznym momentem, którym już będziemy mogli dyskutować rzeczywiście o tym, jak wygląda ten rynek po niejako pandemii, ponieważ mam nadzieję, że wtedy już będziemy mieli zniesione wszystkie, ale przynajmniej większość ograniczeń, które w tej chwili krępują biznes. Jeszcze raz bardzo dziękuję panom i do zobaczenia. Miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za udział. Thank you. Bye bye.